Akcja charytatywna Moto Mikołaje 2018 nabiera rozpędu. Z inicjatywy kutnowskich motocyklistów powstał kalendarz wypełniony zdjęciami przedstawiającymi ich pasję. Tegoroczna akcja Moto Mikołaje 2018 to bardzo dużo mniejszych i większych przedsięwzięć. Dzisiaj jesteśmy w Urzędzie Miasta, ponieważ chcemy wśród mieszkańców, wśród urzędników, wśród radnych rozprowadzić nasz kalendarz. Kalendarz powstał z inicjatywy grupy kutnowscy motocykliści, którzy wykonali olbrzymią pracę. Zostali sfotografowani ze swoimi motocyklami, w przepięknych krajobrazach, wykorzystywane były okoliczne tutaj pałace Kutna i powstał kalendarz. Z dystrybucji tego kalendarza oczywiście będziemy finansować kolejne wycieczki, kolejne wydarzenia dla dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego. Oczywiście kalendarze są wyjątkowe, niepowtarzalne. Zachęcamy tutaj wszystkich do kupna tego wydawnictwa. Jest ich coraz mniej. Cieszymy się bardzo, że udało nam się już tak dużo sprzedać. Te, które pozostaną, będą możliwe do nabycia w ośrodku szkolno-wychowawczym na ulicy Przemysłowej. No nie ukrywam, że cel jest szczytny, pozyskać chcemy jak najwięcej pieniążków. Określiliśmy wartość tego kalendarza na 30 zł. Serdecznie zachęcamy do zakupów i do może sprawienia komuś przyjemności z okazji świąt czy Mikołajek, przeznaczyć ten kalendarz jako prezent. Rok temu zgłosili się nas przedstawiciele grupy kutnowscy motocykliści i zaproponowali właśnie zgłoszenie zbiórki publicznej przez nasze stowarzyszenie. Celem tej zbiórki było właśnie zbieranie środków finansowych i nie tylko, bo były też maskotki, były słodycze z przeznaczeniem właśnie dla, rok temu to oprócz dzieci z naszej placówki, również dla dzieci z placówki Tęcza. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.